40 dni po Bożym Narodzeniu. 2 lutego witam Was bardzo serdecznie. Dziś mamy Dzień Ofiarowania Pana Jezusa i Oczyszczenie Marii Panny. 40 dni po Bożym Narodzeniu i po każdym narodzeniu przychodziły matki, żeby podziękować Panu Bogu, złożyć ofiarę dziękczynną. Po tych 40 dniach wracały normalnie do pracy, wracały do obowiązków. Ale dlaczego o tym mówię? Wersety na dzisiaj. Czytam pierwszy z Księgi Izajasza, gdzie w 55 rozdziale 11 wierszu czytamy. Moje słowo nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysyłam. I z Księgi Dziejów Apostolskich 4 rozdziału 29 i 30 czytamy. Dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrowić i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twojego, Jezus. Słowo. Słowo Boże. To żywe i prawdziwe. Słowo przyszło na świat i jest żywe. Nie tylko zapisane w Piśmie Świętym jako sola scriptura, ale jako solum verbum, tylko słowo. Żywe, działające w nas każdego dnia. Czy otwieramy się na nie? Pan Jezus przyszedł na świat jako Boże Słowo, wypełnić Boże Słowo, być Słowem Bożym dla każdego z nas. Przyszedł zbawić nas, być obecnym i nauczać o Bogu. I o tym dzisiaj przypominają nam właśnie te wersety, że Boże Słowo nie wraca do Boga puste. Bóg działa w nas przez swojego Ducha Świętego od wieków i mam nadzieję i jestem pewna, że na wieki. Ta zasada przypomina nam tylko Słowo. O tym, że Słowo działa, jest żywe w nas. Słowo ma moc przez kazania, przez różne rozważania, a także przez możliwość korzystania z sakramentów. I do tego nas zachęcam, abyśmy się otwierali na żywe Boże Słowo. I co ważne, abyśmy te Boże Słowo nieśli także w świat swoimi uczynkami, słowami, zachowaniem. Słowo Boże ma moc. Dlatego błogosławmy siebie nawzajem, a nie przeklinajmy. Dlatego niech Słowo działa w nas i niech wraca do Boga niepuste. Myślmy o tym, co mówimy. Nie rzucajmy słów na wiatr, ale niech każde wychodzące z naszych ust słowo będzie czymś, co będzie błogosławić, czymś, co będzie uszczęśliwiać, i czymś, co będzie szerzyć miłość. Pozwólcie, że przeczytam myśl Christopha Blumharta. Panie Boże nasz, uobecnij się w świecie poprzez słowa Jezusa Chrystusa. Niech one przenikają wiele serc, aby niosły ludziom pokrzepienie, pociechę oraz moc. Niech Twoje Słowo, imię Boże, uwielbione poprzez to mocne i potężne Słowo Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przyszedł wypełnić zakon, nie skreślić go. Ale właśnie tym świętem, które dzisiaj obchodzimy, pokazuje, że wiele rzeczy czynił, abyśmy my brali z Niego przykład. On był bez grzechu. On przyszedł i okazywał miłość, uzdrawiał, czynił znaki, nauczał. To było żywe słowo. I życzę nam wszystkim, aby to słowo było żywe w nas. Nie tylko zapisane kiedyś, czytane co jakiś czas, ale żebyśmy myśleli i zastanawiali się, co Bóg powiedzieć przez słowo swoje chce mi dzisiaj. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo.
Dziękujemy Ci za to, że w Jezusie Chrystusie sprawiłeś, że Twoje Słowo jest żywe. Dziękuję Ci, że w Duchu Świętym pobudzasz nasze serca do rozważania i do refleksji nad Twoim Słowem. Panie, zmieniaj nas i pomóż nam błogosławić ludziom wokoło. Niech Twoje Słowo będzie żywe w nas i mów, Panie, przez nas do ludzi wokoło. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia.